Konrad Michajewski, bardzo proszę. Na początku chciałbym pogratulować pani komisarz niepołożnej za determinację, konsekwencję, a przede wszystkim odwagę, że potrafiły w swoim działaniu wyegzekwować należne im świadczenia. Oczywiście dużo za mało w stosunku do ich oczekiwań, ale zawsze to coś. Ubolewać tylko należy, że tak przez półtora roku władze powiatu, jak i dyrekcja szpitala w ten sposób prowadziły dialog, a w zasadzie tego dialogu nie prowadziły. Cieszyć się należy, że za 3 tygodnie są wybory i myślę, że decyzja wyborcza jest tutaj przede wszystkim podyktowana tym porozumieniem, które władza i dyrekcja uległa tym pielęgniarkom. Jeszcze raz chcę pogratulować panom pielęgniarkom i położnym, choć nie pozwolę sobie, szanowni państwo, na tego typu insynuacje, pomówienia i oszczerstwa. Co komisja rewizyjna uczyniła w ramach kontroli, którą zgłosiłem jeszcze w grudniu tamtego roku? Jak wyglądała praca komisji rewizyjnej? Iż komisja rewizyjna szczegółowo skontrolowała to zadanie. Wpisując do protokołu taki zapis. Realizując 4. punkt porządku obrad, członkowie komisji wraz z dyrektorem zarządu drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Markiem Janikiem udali się na miejsce realizacji inwestycji przebudowa drogi celem dokonania kontroli prawidłowości jej wykonania. To jest kontrola, szanowni państwo, komisji rewizyjnej. To jest, szanowni państwo, 4 miesiące pracy komisji rewizyjnej. 4 miesiące. Szanowni państwo, żaden z protokołów nie został podpisany przez przewodniczącego komisji rewizyjnej. Żaden. Jeżeli z 4 miesięcy 3 zdania powodują to, że komisja rewizyjna pod przewodniczącym państwa pana radnego Lechowicza pozwoliła sobie na tego typu insynuacje w stosunku do mojej osoby, jeszcze raz proszę panią przewodniczącą o podjęcie odpowiednich działań w zakresie przekroczenia uprawnień i brak stosowania procedur prawnych przez przewodniczącego komisji rewizyjnej. Panie starosto, tutaj dla mnie jest taka ciekawa sprawa. Pan na jednej sesji był uprzejmy poinformować Radę, że przy tym etapie pierwszym i drugim byłoby co szukać. Tym samym doniósł Pan sam na siebie do Rady, ponieważ Pan nadzorował inwestycje w tym czasie drogowe, to po pierwsze. Po drugie, jak już Pan doniósł, to powinien Pan wyżej donieść do jakichś organów odpowiednich do tego typu przeznaczonych. I teraz chciałbym jeszcze zapytać Pana starostę odnośnie audytu, który został zlecony firmie w szpitalu. Czy to prawda, że audyt ten przewiduje redukcję zatrudnienia o 105 osób? I wie Pan, jeżeli Pan, będzie mi tutaj jakieś sugestie dawał, że wie Pan, z donosicielstwem, to myślę, że to jest nie na miejscu, bo nie jest to wiec wyborczy, to co Pani Przewodnicząca powiedziała i ja nie proszę w to nie włączać. Tyle w tym temacie, panie Wieczorek. Jeżeli chodzi o pracę komisji rewizyjnej, to tutaj były takie kwestie poruszane jak niepodpisane protokoły. Owszem, mogło się tak zdarzyć, że jakiś protokół nie został podpisany. W protokołach były tylko nasze spotkania zaznaczone. Pracowaliśmy na spotkaniach, na wszystkich dokumentach. Mogą to potwierdzić koledzy, którzy brali udział w posiedzeniach komisji. Przewodniczący, szanowni państwo. Panie starosto, pan nie zrozumiał chyba mojej interpelacji. Bo skoro Pan się odżegnuje od tego, że nie miał Pan nic wspólnego z inwestycjami, to dlaczego Pan poinformował Radę, że tam by było co szukać? To jest cytat. Tam by było co szukać. I idąc dalej tym tropem, myśmy Pański wniosek przyjęli, cała Rada go jednogłośnie przegłosowała i bardzo dobrze, po to właśnie, żeby pokazać teraz, jak działała komisja rewizyjna. Państwo przeciąć i prosiłbym Panią Przewodniczącą, żeby we wolnych wnioskach Rada podjęła stanowisko do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Najwyższej Izby Kontroli o zbadaniu tej inwestycji. Wszelkie to, Szanowni Państwo, wszelkie dywagacje. Pan Kwiatkowski
który wspomniał, że jest tam co szukać, będzie miał wiele, mam nadzieję, szans do wypowiadania się, co tam jest takiego strasznego do szukania, tym bardziej, że w kompetencjach zgodnie z regulaminem zajmował się transportem i bieżąco kontrolował i nadzorował pana dyrektora Janika, a jeszcze wcześniej pana dyrektora Adamca. Innym też trafił, że pan Józef Misiaszy, który jest pracownikiem zarządu drogowego, brał udział i kontrolował samego siebie. Tym bardziej, że dyrektor Janik w protokole z 21 maja czy 21 stycznia wspomniał, że ta inwestycja na etapie wcześniej jest niezakończona. To rozumiem, że pan Józef kontrolował samego siebie, jeśli chodzi o inwestycje. Ogromna ilość uchybień, panie radco prawny, pan doskonale o tym wie, bo ceni pana wiedzy i kształcenie w tym zakresie. Również doceniam małomówność podczas dzisiejszej sesji. A tak wracając, że kilka protokołów opatrznie mogłoby nie być podpisane. Wszystkie, szanowni państwo, wszystkie protokoły nie zostały podpisane przez pana przewodniczącego komisji rewizyjnej. Wszystkie. Od 1 stycznia do 26 maja. Wysługiwanie się służbami świadczy też o bardzo dużej słabości. Jak się nie umie samemu prowadzić kampanii, przyznam, że jestem w samorządzie od początku i nigdy żadnymi służbami publicznymi się nie wysługiwałem. Przy każdej kampanii, przy każdej okazji, jak ta atmosfera narasta, z tych ugrupowań, których zawsze się pojawia później hasło prokuratura, sąd. Ja jestem ostatnim, który podniosę rękę, żeby donosić sam na siebie, czy wygłupiać się, żeby po prostu zrobić siebie idiotę, do czego mnie namawia pan Krajewski. Ile razy byłem przesłuchiwany i na prokuraturze, i na policji, i różne służby były informowane praktycznie, bo myślę, że tutaj na państwo jesteście dobrze poinformowani. Dzień dobry pani. Wie pani co, pani wniosła skargę na działalność pana Janika, dyrektora zarządu drogowego. Myśmy jako Rada Powiatu do pani zawiadomienie wysłali o udział w dzisiejszej sesji. No, skarga została już przegłosowana ze względu na to, że nie wiedzieliśmy, że pani jest po prostu tutaj obecna. Szkoda, że pani nie weszła wcześniej, ale jakby pani mogła się wypowiedzieć w tej sprawie. No, skarga została przez Radę uznana za bezzasadną, ale mogłaby pani jeszcze ewentualnie swoje uwagi do tej skargi powiedzieć. Bardzo prosimy. Ma pani takie prawo, to nie jest obowiązek. Skarga została uznana za bezzasadna. Tam było wypisane, bo co się rozłożyło. Wszystko mamy wypisane, ale tak jest no to prawo. Tak, będzie zwrot tej ziemi i tej gałęzi i tego drzewa. Jak to je pan Janik wziął? Właśnie to jest pytanie. Ja bym to przedstawił. Gdzie on go wywiózł te ziemię? Pana dyrektora nie ma. Będę zezwolenia mojego. Czyli pani chodzi o to, że została. Skarga polega na tym, że została ziemia z rowu przy drodze powiatowej w pasie drogowym i pani uważa, że ta ziemia powinna być na jej posesji. Natomiast nie pan utarł Janik to. Wyrównał to także. Utarł. Nie ma ziemi tam, nie była. Rów wydarł głęboki na 2 metry, a ponad więcej i co z tego jest? Nie przywiózł do mnie na uborę ziemi. Jak to się robi bez zezwolenia czyjegoś? Ja tu nie wchodzę w wasze sprawy, co macie, co ja, żeby to poruszać. Za konkretną osobę i także nie wiem, myślę, że jest państwo, także chcecie pismo, pani nam powiedziała, co chodzi, jest pismo, także komisja rewizyjna była na miejscu. Chodzi o ziemię, która została wykopana. Przystępujemy do... No wszystko, co pan mówił, to niech mi pan napisze na piśmie. Jest napisane, niech pani dostanie wszystko. Napisane i wysłane. Pani, po dzisiejszej sesji pani dostanie wszystko na piśmie. Także będzie się pani mogła do tego stosować ewentualnie. Zapraszam panią jeszcze na dyżur w poniedziałek od 14 do 16. Ja dyżuruję, aby pani miała jeszcze jakieś uwagi. No i co tam można na tym dyżurze zrobić? Pani się będzie miała. Co będę zrobić wami? Może pani wszystko powiedzieć, co pani leży na sercu. A
albo napisać. Zapraszam panią serdecznie. Nie pani tego, ja nie jestem pani w stanie powiedzieć, że... Nie, ja tam z rejonu dróg publicznych. Być może, wie pan co, jeżeli ten testyk, jeżeli nie jest... Nie jest jakiś... Proszę, jakby pani... Jakby pani... Będzie pani miała możliwość publikowania się. I zapraszam panią serdecznie. Bardzo dziękujemy, że pani się w poniedziałek od 14 do 16 bardzo proszę na mój dyżur. Może pani wszystko powiedzieć. No to tu mam to zaproszenie. Bardzo pani dziękujemy. Też byłem już wzywany w tej sprawie i jeżeli już podjęły jakieś organy kontrolę, bo oprócz tego, że pan starosta krajewski w poprzedniej kadencji złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa pomówienia. Czy po prostu nie lepiej poczekać na wnioski, te, które będą z dochodzenia jakiegoś wyjaśniającego pewnie, które jest prowadzone w wysnute i ewentualnie może później, jeżeli będzie to nie będzie to satysfakcjonujące dla pana, bo to, tak bym to... No nie wiem się, czego pan boi w tej chwili, no bo rozumiem, że pan tutaj coś podpowiada, żeby jednak tego nie kierować do instytucji. Zgłaszam wniosek, proszę przegłosować, wniosku o zbadanie tej inwestycji przez Centralne Biuro Antykorupcyjnej Najwyższej Kontroli. Pan krajewski zwrócił się pana zastępcy komendanta. Prosiłbym o informację, czy ta sprawa została z urzędu podjęta. Proszę. Bardzo proszę panie komendancie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mogę powiedzieć tylko tyle, że dwie sprawy są w tej chwili objęte sprawdzeniem w ramach postępowania sprawdzającego i tylko tyle na ten temat mogę w chwili obecnej powiedzieć. Bardzo dziękuję. Te sprawy, o których państwo dzisiaj podnoszą, czyli kwestie zarówno tutaj, co podnosi pan radny Lechowicz i tutaj, co podnosił pan radny Krajewski, są przedmiotem postępowania sprawdzającego, bo dlaczego? Dlatego, że te dwie sprawy wyszły również podczas ostatniej sesji, na której ja byłem obecny, a w związku z tym no, musiałem też zainicjować pewne działania też z urzędu. Bardzo proszę o przegłosowanie wniosku radnego krajewskiego. No, wyraźnie sprecyzował ten wniosek. Czy, głosujemy. Czy pan radny podtrzymuje swój wniosek w tej sytuacji w informacji pana komendanta? Od 15 minut proszę i domagam się, żeby pani ten wniosek przegłosował. Dobrze, proszę bardzo sprecyzować swój wniosek jeszcze raz, bo przepraszam bardzo, ale zapomniałam. Adresatem wniosku jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, znaczy moja propozycja, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Najwyższej Kontroli. Rada Powiatu zwraca się o zbadanie i kontrolę inwestycji budowa drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska-Żelichów na etapie pierwszym, drugim, trzecim. Takie jedno zdanie proszę o skierowanie do Najwyższej Izby Kontroli i do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. 5 za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Ja bym...